Dzień dobry wszystkim i przepraszam za moje długie spóźnienie. Niestety bywa tak, że raz mam czas, a raz go nie mam. Ale no, postaram się jak najczęściej wrzucać filmy, bo przez jakiś czas nie wiedziałem co, o czym zrobić, czy może powiedzieć coś o Medal of Honor z 2010, czy pomówić o Daikatanie, czy zająć się jakimś filmem w końcu, bo też planuję robić recenzję filmów, to jest właśnie pierwsza. No to pomyślałem, że zrobię recenzję filmu 1000 razy silniejsza. Zapraszam. Zacznę może od okoliczności, w jakich go oglądałem po raz pierwszy. Pewnego dnia w szkole rozpoczęła się zbiórka, znaczy było ogłoszone, że do danego dnia każdy musi przynieść po 20 zł na teatr. Do teatru na spekt Romeo i Julia. No a że za jakiś czas będziemy to mieli jako lekturę, no to spoko. No 20 zł od osoby to jak na teatr dużo nie jest. Jednak w dniu wyjazdu pojechaliśmy do kina Nowe Horyzonty, gdzie czekaliśmy co najmniej półtorej godziny, nic nie robiąc, ani powiedzmy, nie wiem, oglądając coś albo rozmawiając o czymś ważnym, istotnym, dlaczego jesteśmy tam, a nie tu. No to siedzieliśmy, nic, nudziliśmy się, czekaliśmy, aż coś się stanie i po tych męczarniach, wręcz nudach, to wpuścili nas na ten film. Mów, zanim zapomnisz. No jak możecie się domyślić, nie był zbyt czy to ma związek dobrym z tematem? Filmem. Oczywiście. Tak. O czym pomyślałaś? Dobra, zacznę może od fabuły. Fabuła jest dosyć normalna. No wiecie, nie wyróżnia się niczym, nie jesteś jakoś beznadziejnie słaba. No chodzi o to, że jest sobie klasa w szkole średniej. Są różne grupy w klasie, na przykład jedne dziewczyny to takie, wiecie, wymalowane, takie... No wiecie, jak wygląda ten typ, prawda? Albo chłopacy, którzy oceniają, jaka dziewczyna jest ładna, w skali 1 do 10 w ogóle wrządzą tak jakby w klasie. Są też tacy chłopacy, co ciągle siedzą nad książkami, no i są takie dziewczyny, które się niczym nie wyróżniają, no po prostu są zwykłymi uczennicami w klasie, za dużo się nie odzywają. No i nasza główna bohaterka, zgadnijcie, do której grupy się zalicza. Czy jest może, nie wiem, kujonką, w której wszyscy się śmieją, albo czy jest... powiedzmy taką właśnie taką cwaniarą jakby, czy może się nie wyróżnia. To się nie wyróżnia. Co gorsza, ona się przez cały film nie odzywa. Tylko pierwsze 5 minut filmu walnie jakiś nudny monolog o tym, co się dzieje. I co ciekawe, mówi, że nie wie jak... nie pamięta już jak wygląda jej głos. No bo jak mówi, to siebie nie słyszy, to jest oczywiście... normalny. Ja też siebie nie słyszę, jak teraz mówię. W ogóle nie wiem, jaki ma głos. Ale niestety. Dobra. W pewnym momencie, pewnego dnia, bo ogólnie to jest w klasie tak, że dziewczyny są lekko dyskryminowane przez chłopców. Na przykład jest lekcja plastyki, trzeba jednak posprzątać, no bo wiadomo, te farby, woda i cały ten syf. No ale chłopacy mówią, że no my musimy coś tam załatwić, no to sobie idziemy, a że pani plastyki ich lubi, no to im pozwala. I każe dziewczynom się tym zajmować wszystkim, sprzątać za całą resztę klasy. No i gdy przychodzą do stołówki, bo akurat tego dnia miały być lody, no to się okazało, że już nie ma, bo trzeba było się nie spóźniać. No i pewnego dnia do szkoły przychodzi nowa uczennica, Saga, która lubi podróżować z tatą. Znaczy, no tata z nią podróżuje, na przykład właśnie tego na parę dni przyjechała do Szwecji do szkoły. No i kiedy widzi te różne właśnie dyskryminacje i tak dalej, postanawia coś z tym zrobić. No i bywa całkiem niezły, bo dyskryminacji to ogólnie się czasem w szkołach mówi, ale no nie ma nic ciekawego. Tym bardziej, że nasza główna bohaterka nie robi w tym filmie nic. To nie jest tak, że się nie odzywa, bo to może taki być zabieg, że to my mamy się wczuć w ten klimat i tak dalej, że główna bohaterka jest tylko osobą, która sprawdzi za rękę do danych miejsc. On nie, jej w ogóle nie ma. Ona sobie po prostu siedzi, czasem jest jakieś ujęcie na nią, ale przez ten film obserwujemy kogoś innego. Właśnie Saga jest główną bohaterką. I no, masz wrażenie, że w ogóle nie wiem, jak się nazywa główna bohaterka, że mówi główna bohaterka, no bo nie pamiętam, jak się nazywa. Taka ciekawa osoba. A co by tu powiedzieć o samej aktorce, grającej główną bohaterkę? No to jest jej jedyna rola. Ocena średnia na filmie 4,3 na 10, no to nie ma czego się spodziewać wielkiego. Natomiast aktorka, która gra Sagę, wystąpiła w o wiele większej liczbie produkcji i ma o wiele wyższą ocenę. To
co zdecydowanie widać w trakcie filmu. Też chciałem powiedzieć, że mam tu kilka pytań. Jest dosyć nudno. To jest taki film do bólu przeciętny, no nie jest jakiś tragicznie słaby, nie jest też w ogóle dobry, jest to taki przeciętniaczek, siedzisz i się nudzisz. Ale zgadnijcie, co jest najśmieszniejsze w tym filmie. Czy to jest może montaż, a może, nie wiem, muzyka, albo aktorstwo ogólnie. No to daję wam chwilę, żebyście sobie zgadli. Nie wiem tego na pewno, ale... Dobrze. Jeżeli obstawialiście muzykę, no to mieliście rację. Tak, muzyka jest najdziwniejsza i najbardziej wkurzającym elementem, no bo puszczę wam teraz parę momentów w tym filmie, gdzie lecą różne kawałki. I to sobie posłuchajcie. I tutaj dobrze. Cześć, jestem Mimi. Ja Teres. Cześć, jestem Mimi. Ja Teres. Kto tam jest? Saga. Cześć, Saga. Saga, a ty naucz się odpowiadać wyłącznie wtedy, kiedy cię o to zapytam. Rozumiesz? Ale chłopaki właśnie tak robią i to cały czas. Pieprzone feministki. Patriarchalny. Co? Patriarchalny fiut. No już, wracaj do gry. Teraz z muzyką. Jedziemy. Parę piosenek i sobie wgra do filmu, a że on nie miał pewnie, nie mógł wykupić praw autorskich do danych utworów, no to czemu nie? Tylko, że to jest kompletnie nieadekwatne, no, do danej sytuacji. Muzyka jest jakaś właśnie taka dziwna. Słuchasz i masz wrażenie, jakby to właśnie tak się działo, jak powiedziałem. To nie jest moje wyobrażenie na ten temat. Ja tak się właśnie czułem, kiedy ten film oglądałem. No dobra, ale jak mówię o tych wadach, czy jest jakaś zaleta, albo zaletna nawet. No w sumie, jakby się tak zastanowić, to jest jedna. No jedna, no takie parę momentów, kiedy Saga faktycznie tam się stara przywrócić tą równość, sobie przywrócić tylko zająć na nowo tą równość. No to czasem zabawnie się obserwuje reakcję nauczyciela jakiegoś czy chłopaka na jej argumenty właśnie i stawianie oporu. No to się to czasem zabawnie ogląda, ale żeby oglądać, żeby się męczyć przez pół godziny i 20 parę minut, to no nie polecam. Moja ocena filmu 3/10. Ale może świat nie jest pełen nienawiści. Tak.
A co z jedzeniem? Wodą. No co, no przeciętnie, ale jednak słaby. Wody na świecie to woda słodka. Może ten film jest słaba, nie przeciętny. Jest uwięziona w lodowcach, które teraz się... No przynajmniej ja tak się czułem, jak oglądał film 3 na 10. Tym bardziej, że to nie jest film, który można obejrzeć taki zły, że aż dobry. Nie ma tam przesadnie beznadziejnych dialogów w kwestii czy aktorstwa, ale też nie ma żadnych, nie wiem, dziwnych efektów komputerowych, jak w Birdemic takim, czy The Amazing Bulk, którym się chętnie bym zresztą zajął. No tylko jest po prostu nudno. Nie wiesz, po co oglądasz ten film. Tak jakbyś oglądał film fabularny o rodzinie surykatek. Tyle, że bez żadnych dialogów, że nie wiadomo, może być jakaś animacja. Nie, tylko taki film zrobiony jak film dokumentalny. Nawet z takim lektorem. Tylko, że zrobiony w formie kina fabularnego. Nie dokumentalnego. No to tak trochę to by było nudne. Kiedyś się tak obserwowali cały czas surykatki chodzące sobie i gadające. Są zawiedzeni. No dobrze, do zobaczenia w recenzji The Amazing Bulk. Właśnie filmu tak z takimi dziwnymi efektami. No i też w przyszłości, niedalekiej przyszłości, żeby obejrzeć chętnie, bym obejrzał chętnie film jeszcze raz. Karol, który został święty, taki wiecie, typowy film, żeby zarobić trochę kasy na temat kanonizacji papieża, to już pewnie jakaś kaska z tego będzie, nie? No to dziękuję wam za uwagę, do zobaczenia, cześć. A, i na koniec puszczę wam muzykę. Ci tutaj dobrze. Jo. Cześć, jestem Mimi. Ja Teres.